flying low under the radar, like a nighthawk stealth plane, you are. Dzień dobry, moi kochani. Witam się z wami o poranku. Dzisiaj mamy pierwszy poranek, taki w trójkę, od naprawdę długiego czasu. Cały czas było tak, że albo Juri wychodził, albo Juri nagrywał, albo ja. No wiecie. Super, tak co? No. Tak godzinko sobie po prostu obudzić i wszyscy są w domu. Tak. Wszyscy są dziś w domu, i mama, i tata, razem, i kotek. Ostatnio mieliśmy cały czas takie dni, że budziliśmy się razem, robiliśmy naszą rutynkę przytulaniową. I tyle. I ktoś musiał wychodzić. Albo Juri wychodził, albo w sumie to nagrywaliśmy w domu coś i po prostu codziennie jakoś tak wyszło, że tylko jedno z nas było zedziem. Co byś chciał, kochanie? Chcesz to? Gdzie ci kubek spadł? Proszę. A dzisiaj właśnie mamy taki dzień, że jesteśmy wszyscy razem. Dobra, lecimy, zaczynamy ten piękny dzień. Widziałeś? Ja zrobiłam tak, Edward tak podniósł swój kubeczek. Dzisiaj, moi kochani, takie w sumie morning routine. Nasza rutyna poranna właściwie nie ma takiej rutyny u nas, że jest cały czas tak samo. Mamy rutynę wieczorną. Rutyna poranna jest zależna od po prostu tego, co musimy zrobić, od ilości naszych obowiązków. Dzisiaj, tak jak wam powiedziałam, mamy cudowny dzień, ponieważ jesteśmy razem w domu. Nie musimy nigdzie wychodzić, spędzamy sobie czas we trójkę. Edzie teraz bawi się sam na macie. Dobra, to trzeba zrobić jak taką. Tak? Kurde, myślałam, że zamówiłam to bez wiercenia. Czekaj, sprawdzę, na Allegro to zamawiałam. Mieliśmy dzisiaj w planach zamontować barierki ochronne na schody, ale okazało się, że zamówiłam takie, które trzeba wiercić, a nie rozporowe. Dlatego, że Edziulek nam już tutaj się przemieszcza po całym domu, więc naprawdę musimy uważać, a jednak mamy schody. Edzie teraz spędza czas sobie sam na macie, bawi się. Na zdrówko. Ja zajmę się teraz odpisaniem na wasze wiadomości, komentarze na YouTubie. Pewnie nie na wszystkie, ale na tyle, ile mi pozwoli Edziulek, to właśnie teraz zamierzam się tym zająć. Plus muszę wysłać księgowej wszystkie dokumenty i opłacić rachunki. Myślałam, że w tym czasie Juri zamontuje zabezpieczenie, no ale zamówiłam złe. Muszę jeszcze przeprowadzić śledztwo. Skąd ja zamówiłam te barierki, bo nie mam ich na żadnym mailu. A trzeba je zwrócić i zamówić takie rozporowe. Edzie poszedł na swoją pierwszą drzemkę. Juri teraz jest na dole i pracuje przy laptopie, a ja sobie odpaliłam tutaj komputer, także wykorzystamy czas od drzemki na pracę. A jak Edziulek wstanie, to ogarniemy się wszyscy. Ja, Juri i Edzio. To jest mój nowy asystent. Asystent do spraw księgowości. Nuda, co? Nuda straszna, wiem. Straszna nuda. Moi kochani, ja właśnie się zabieram za ogarnięcie siebie. Na mokrą skórę sobie nakładam olejek. Za chwilę będę sobie robić pielęgnację. Nasze morning routine dzisiaj się przedłużyło, dlatego że już jest godzina, słuchajcie, 11. Edziu miał bardzo długą drzemkę. Teraz w ogóle Edziu już przyszedł na dwie drzemki. Także zdążyliśmy ogarnąć naprawdę sporo rzeczy, jeżeli chodzi o pracę. Zaraz też pokażę wam moją pielęgnację, która się zmieniła. Zrobię wam update stanu mojej cery. Jakiś czas temu opowiadałam wam o tym, że wprowadziłam troszeczkę zmian w swojej pielęgnacji i ogólnie trochę zmian też w swoim stylu życia, jedzeniu i tak dalej. I moja buzia się naprawdę bardzo wyciszyła. Stany zapalne właściwie całkowicie zniknęły. Teraz mam tylko jeden tutaj, ale to też kwestia tego, że niedawno miałam okres, także myślę, że takie, wiecie, około miesiączkowe rzeczy, no to są zupełnie normalne. Natomiast oczywiście zostały mi ślady i kilka tygodni temu już wprowadziłam pielęgnację, która ma na celu właśnie zniwelowanie tych śladów, tych przebarwień, które zostały mi po stanach zapalnych. I jak możecie zobaczyć tutaj po tej stronie, jest naprawdę super. Tutaj jest troszeczkę gorzej, ale to dlatego, że właśnie świeżo zagolone mam te stany, także tu wszystko jeszcze jest
mocno zaczerwieniona, ale już widzę, że tu na przykład na brodzie, gdzie miałam naprawdę bardzo dużo, to było takie ognisko właściwie tego wszystkiego, co się działo. Zobaczcie, poznikało mi te ślady, zostały mi dosłownie takie dwa, które już też widzę, że są coraz jaśniejsze. Pokażę Wam jeszcze do światła. Tutaj, jak widzicie, po tej stronie sytuacja jest opanowana. Natomiast po tej stronie, tutaj, gdzie pojawiły mi się te stany zapalne, mam te przebarwienia już najbardziej widoczne, bo są po prostu świeże. Ale spójrzcie na brodę. Naprawdę tutaj jest super. Do mojej codziennej pielęgnacji włączyłam dwa produkty, o których chcę Wam powiedzieć. Jak wiecie, jakiś czas temu podjęłam współpracę z marką Veoli Botanica i to właśnie tej marki dwa produkty teraz pomagają mi w walce z przebarwieniami i ja już mogę Wam je polecić, bo ja już u siebie widzę naprawdę fajne efekty. Szczególnie można to zaobserwować na brodzie, dlatego że no zawsze miałam najwięcej tych stanów zapalnych, te przebarwienia mi zostawały. A teraz zobaczcie, mam dosłownie takie dwa tutaj na dole. No a ogólnie ta cała okolica już jest fajnie rozjaśniona. Tutaj to, co mam, no to jest bieżący taki stan zapalny, który był, więc jest ten, to miejsce jeszcze jest mocno zaczerwienione, ale właśnie na takie przebarwienia po stanach zapalnych używam serum i używam go, słuchajcie, codziennie rano. To jest serum Good to See You i to jest serum, które ma za zadanie oczywiście rozjaśnić przebarwienia, ale nie tylko, dlatego że też zapobiega ich powstawaniu. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądać sytuacja po właśnie tym stanie zapalnym, ponieważ ja już go używam regularnie. Myślę, że ten ślad może być mniejszy niż miałam zawsze. Odrobinę serum nakładam na dłoń. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. I ja to serum nakładam na buzię, na szyję i również na dekolt. Na dekolcie akurat ja nie mam przebarwień związanych ze stanami zapalnymi, ale mam troszkę takich od słońca. To jest aktywny koncentrat z naprawdę wysoką dawką naturalnej i ultrastabilnej witaminy C. Mamy tutaj najwyższej jakości witaminy w wysokich stężeniach, co powoduje, że nasza buzia jest odżywiona, nawilżona, zapewnia nam skuteczne działanie antyoksydacyjne, no i chroni naszą skórę przed fotostarzeniem i przed działaniem wolnych rodników. A jeżeli macie przebarwienie, jeżeli wasza skóra jest zmęczona, taka poszarzała, czy właśnie borykacie się z trącikiem, to jestem przekonana, że to będzie produkt dla Was. Oczywiście pamiętamy o użyciu kremu z filtrem, a jeżeli chodzi o ogólnie moją pielęgnację, no to ja już na stałe wprowadziłam w swojej pielęgnacji Matcha Power Peel, który Wam ostatnio polecałam, który wiem, że nie tylko ja lubię, bo pisałyście do mnie dziewczyny, że go używacie i że jest świetny i ja się w 100% zgodzę, uwielbiam. Regularnie, raz w tygodniu, zresztą zobaczcie, już mi się kończy, nowe opakowanie na mnie czeka. Bardzo, bardzo lubię ten produkt. Tu macie natychmiastowy efekt takiego oczyszczenia, złuszczenia i wygładzenia buzi. Lubię sobie go też zrobić przed jakimś ważnym wydarzeniem, bo wtedy po prostu mam wrażenie, że moja buzia jest jeszcze gładsza. Ale moi kochani, Matcha Power Peel robię raz w tygodniu, natomiast w pozostałe dni przy swojej wieczornej pielęgnacji używam teraz tych dwóch produktów. Focus Pigmentation Essence to jest naprawdę produkt idealny dla osób, które borykają się z takimi problemami jak ja. Przebarwienia posłoneczne, przebarwienia potrądzikowe, przebarwienia hormonalne, niedoskonałości, stany zapalne. Jeżeli Wy, dziewczyny, macie z tym problem, to bardzo, bardzo Wam polecam te dwa produkty. W ogóle ta pielęgnacja, którą teraz stosuję, naprawdę przynosi mi fajne efekty. I widzę to każdego dnia na mojej buzi, że jest po prostu coraz lepiej. Tutaj mamy kompleks niacinamidu ze stabilną witaminą C. Naturalne kwasy AHA, kwas mlekowy, kwas winowy, kwas cytrynowy. To wszystko zapewnia efekt rozjaśnienia. Reguluje nam wydzielanie sebum. On też, słuchajcie, delikatnie złuszcza. Także ja na przykład założyłam u siebie, że trochę mi tak wygładził takie delikatne nierówności, które miałam na buzi. Buzia po prostu stała się bardziej taka jednolita i gładka. Ja go teraz nie będę używać, już jest długo wieczorem, ale pokażę Wam, on ma taką pipetkę i właśnie w takiej formie go nakładamy. Zobaczcie, ja mniej więcej go zużyłam już gdzieś tyle i naprawdę widzę efekty. I krem z kompleksem ceramidów. Ceramide Skin Barrier to krem o czysto składowej formule. On ma trzy rodzaje roślinnych ceramidów. Ma też olej konopny, witaminę F, witaminę E. On silnie regeneruje, wzmacnia barierę hydrolipidową na skórka. Dla mnie bardzo fajnie niweluje takie uczucie ściągnięcia i ja go uwielbiam sobie właśnie nałożyć na noc,
Moim zdaniem on też super współgra zarówno z serum, które nakładam na dzień, jak i to serum, które nakładam na noc właśnie na przebarwienia, także to jest taki dla mnie zestaw idealny. Ja sobie dzisiaj na dzień nałożę krem Have a Nice Face, również od Veolia. Bardzo go lubię, to jest taki lekki, fajny, odżywczy krem na dzień. Nałożę sobie ten krem, poczekam, aż on się fajnie wchłonie i zrobimy delikatny makijaż. Myję sobie właśnie gąbeczkę i powiem Wam, dziewczyny, jeszcze tak. Pamiętajcie, że w walce właśnie z niedoskonałościami też niezwykle ważne jest to, żebyście myły zawsze pędzle po każdym użyciu. Tak samo gąbeczki, w których wykonujecie makijaż. Żebyście dezynfekowały swój telefon, bo dotykacie nim buzi. I ja Wam serdecznie polecam też wycierać buzię po tym, jak ją umyjecie. Chusteczkami jednorazowymi albo ręcznikiem papierowym. Ja, słuchajcie, nawet właśnie gąbeczkę, którą sobie teraz umyłam, wycieram ręcznikiem papierowym. To są takie drobne rzeczy, które naprawdę uważam, że wiele zmieniają. Tak samo ja Wam serdecznie polecam jedwabną poszewkę na poduszkę. Ja w ogóle używam tylko jedwabnych poszewek i tylko jedwabnych gumek. Powiem Wam, że to moim zdaniem była jedna z lepszych inwestycji, jeżeli chodzi o moje włosy i o moją buzię. Nakładam sobie teraz krem BB. O tym kremie BB mówiłam Wam wielokrotnie. To też jest krem od Veolia, Drop of Perfection. Jak mam w odcieniu Golden Bell, zawsze sobie go aplikuję najpierw dłońmi, a potem właśnie rozcieram gąbeczką i nałożymy sobie go tutaj, a potem pójdziemy do studia i tam dokończę swój makijaż. No i najbardziej miękka gąbeczka, jaką miałam w swoim życiu. Genialna. Jak będziecie sobie zamawiały ten krem BB, to naprawdę dorzućcie tę gąbeczkę, warto. Co mi się też podoba, że można nim budować krycie. Ja ogólnie na całą buzię naprawdę nakładam niewielką ilość i ona już wystarczy i wygląda pięknie. Natomiast tutaj w tym miejscu, gdzie mam stan zapalny, dorzucam go sobie troszeczkę więcej. I spójrzcie, jak wygląda moja buzia. Potem jak sobie właśnie dołożyłam troszeczkę więcej, zbudowałam sobie tutaj krycie. Wszystko jest pięknie przykryte, ale buzia nadal wygląda bardzo naturalnie. Nałożyłam sobie korektor i pokażę Wam jeszcze róż, którego ostatnio używam non-stop. To jest róż Time to Blush. I teraz patrzcie na to. Ja sobie zawsze nakładam go najpierw na rączkę i nie nakładam go dużo, ponieważ naprawdę wystarczy niewielka ilość. Zobaczcie, tyle go sobie nałożyłam na rękę. Zawsze robię to palcami. Uśmiech! To wygląda przed zblendowaniem i w ogóle blenduję ten róż gąbeczką. Ta gąbeczka jest po prostu moja ukochana. Dla mnie ten róż to jest taki idealny odcień różu. Idealny. Ja teraz sobie w ogóle nie wyobrażam mojego makijażu bez różu. Nawet jak nie chcę robić sobie jakiegoś mocnego makijażu, czy nie mam czasu, to nakładam sobie po prostu krem BB i róż. I już ta buzia wygląda bardzo świeżo, promiennie i młodo przede wszystkim. Zobaczcie, jaki jest śliczny, naturalny efekt. Naprawdę pięknie to wygląda. Ja dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, nie będę szaleć, jeżeli chodzi o makijaż, także dorzucam sobie po prostu odrobinkę bronzera. Pokażę Wam jeszcze coś, co ja bardzo lubię robić, jeżeli chodzi o róż. Lubię również nałożyć sobie róż na powieki. A ten jest do tego moim zdaniem idealny. Ostatni szlif rzęsy. Mój makijaż jest prawie gotowy. Chciałam Wam pokazać, jak ładnie mi ten krem BB zakrył wszystkie przebarwienia. Jeszcze nawet nie nałożyłam pudru. A naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Buzia jest taka ujednolicona i ten efekt mi się niezwykle podoba z uwagi na to, że jest po prostu bardzo naturalny. Mój makijaż na dziś gotowy. Powiem Wam, że ja widzę ogromną poprawę stanu mojej skóry, odkąd używam takiej pielęgnacji. I naprawdę jest o niebo lepiej. W końcu nie mam tylu stanów zapalnych. Teraz właśnie walczę z przebarwieniami, ale już też widzę, że jest lepiej. Jeszcze chwilę temu, jak nagrywałam dla Was odcinek, w którym pokazywałam Wam już pielęgnację, jaką używam, wtedy miałam naprawdę sporo jeszcze śladów, stanów zapalnych itd. I ja bardzo źle się czułam bez makijażu i bardzo mnie to denerwowało, bo ja ogólnie lubię sobie wyjść po prostu bez make-upu, ale nie czułam się komfortowo z uwagi właśnie na to, co się działo na mojej buzi. Teraz widzę kolosalną poprawę i już wychodzę bez makijażu, mimo tego, że gdzieś tam jeszcze wiadomo. Ale też słuchajcie, nie jesteśmy idealni, każdy ma pory, niedoskonałości itd.
No, ale ważne, żebyście to wy się dobrze czuły. Ja na przykład się nie czułam dobrze bez makijażu. Jak miałam tego tak dużo na buzi, to było tak intensywne. A teraz już, mimo tego, że też jeszcze jest tutaj trochę rzeczy do popracowania, no to już czuję się naprawdę dobrze i śmiało wychodzę. Także naprawdę ta pielęgnacja u mnie zdaje egzamin na medal. Jeżeli wy chcecie spróbować z kosmetykami Veoli. Myślę, że moja buzia jest najlepszą reklamą i to, co się teraz dzieje, te zmiany są najlepszą reklamą, to możecie skorzystać cały czas z mojego kodu, kod EVA20, link oczywiście macie w opisie tego filmu, do którego Was odsyłam, a ja idę się ubrać, bo mam na sobie tylko t-shirt, jeszcze nie mam spodni i zaczynamy ten dzień. Ja sobie dzisiaj zrobiłam total denim look, mam naszą bluzę w kolorze właśnie takim jeansowym, do tego założyłam jeansy. Nie mam właśnie mojej jasnej kamizelki, po którą musimy pojechać. Pada deszcz. Kurde, myślałam, że będzie ci ładna pogoda, bo okazuje się, że jest całkiem ciepło chyba. 19 stopni. Mamy godzinę 13.14. Lecę, słuchajcie, na dół do chłopaków, zjemy śniadanie. To znaczy, że już je od rana, ale my z Jurym zjemy śniadanie. Właśnie się skończyło nasze okno. Teraz Juri chce trochę zrzucić, więc pilnuję tego bardziej, a ja po prostu robię to razem z nim, tak żeby było mu raźniej. Także idziemy jeść śniadanko. Ja tu liczyłam na wspólny posiłek. Schodzę na dół, ale widzę, że mój mąż już się zajada. A co jesz? Placuszki? Ja też mam takie? Mogę ci dać trochę masła? Dobra. Dobra. Proszę, ty pyszne. Znowu się tak nie prawie. Postawiamy teraz wodę. Ale czekaj, nie. Najpierw musi się nalać, a dopiero potem będziemy zabierać kubeczek. Wiesz, a to jest twoje mleczko. Za chwileczkę przychodzi do nas moja przyjaciółka. W ogóle to mieliśmy jechać do mojej babci, ale nie zdążymy, jakoś nam się wszystko dzisiaj poprzedłużało. Także na magazyn do babci pojedziemy jutro rano, a teraz czekamy na ciocię. Na ciocię Olę, z którą się znam, słuchajcie, 24 lata. Czujecie to? 24 lata się znamy z Olgą. No. Tak, ciotka do ciebie przychodzi. Zostaniesz chyba na chwilę z ciocią, a mama pojedzie do sklepu, wiesz? Kupić ci chlebek. Bo się skończył, a ty bardzo lubisz chlebek. Edzio ma totalnie smaki Jury. Ostatnio właśnie rozmawiałam z Jurijem mamą, co Juri lubił, jak był mały. No i chleb, ziemniaki, śmietanę, masło. Ja powiem wam, że rozszerzenie diety nam idzie już naprawdę fajnie. Już ja się też o wiele mniej stresuję jedzeniem jego kawałków. Jemy już coraz twardsze rzeczy i naprawdę sobie fajnie radzi. Także jestem z niego bardzo, bardzo dumna. Dzień dobry, moi kochani. Śniadanko dla Edwarda. Jajeczko. Pomidorek. Dzisiaj taka wersja biedniejsza. Zazwyczaj robię mu takie śniadanko z e-booka cioci tati. Ale dzisiaj po prostu zrobiłam mu jajko, pomidorka i na koniec dałam odrobinę masełka. A to wszystko, słuchajcie, robię na patelni takiej żeliwnej na odrobinie wody. Edzio się już zajada chlebkiem. Zaraz zjemy jajeczniczkę. No i moi kochani, zaczynamy ten dzień. Powiem wam, że naprawdę nie wiem, kiedy on tak urósł. Ale oczywiście, moi drodzy, żeby nie było tak idealnie, ta woda jest nie tylko w kubeczku, ale również na podłodze, na krzesełku, wszędzie. Edzio już jest po śniadanku, po pierwszej drzemce, teraz właśnie je swój drugi posiłek i my za chwilę wychodzimy z domu. Ale ja chciałam wam pokazać, jak stylizuję włosy, bo dostaję naprawdę o to sporo pytań. Włosy mam mokre i słuchajcie, nie użyłam nic oprócz termoochrony. Mam termoochronę z Kerastase, chyba najbardziej lubię. Dokładnie tego produktu, już mam końcówkę, bardzo lubię jego zapach i właściwie dlatego go tak lubię używać. Sorry, wszędzie są włosy, ale używam tego. Dyson suszarka, moim zdaniem najlepsza suszarka, jaka istnieje. Dostałam ją w prezencie od męża i naprawdę jest świetna. Uważam, że jest naprawdę warta swojej ceny. Ja mam ten taki klasyczny model. Na co dzień czyszę włosy szczotką Olive Garden, a do stylizacji używam szczotki również od Dysona, którą dostałam w prezencie na evencie Dysona. Bardzo polubiłam tę szczotkę i zaraz wam pokażę, jak to robię, ale generalnie to nie jest nic spektakularnego, ani odkrywczego. Jak już sobie włosy wysuszyłam, to modeluję sobie jeszcze na tę szczotkę. Moi drodzy, gotowe. Nie zajmuje mi to dużo czasu, ale ja ogólnie mam włosy proste, naturalnie. Tylko wiadomo, jak ich tak nie wysuszę, no to po prostu gdzieś tam się zawiną i tak dalej. A właśnie sobie tak suszę tę szczotkę, wywijam je do środka i naprawdę wyglądają super.
No i totalnie bez prostownicy. Kiedyś sobie nie wyobrażałam bez prostownicy w ogóle zrobić włosów albo bez szczotki prostującej, ale teraz nie muszę ich tak wygładzać, bo one same w sobie są w dobrej kondycji i są gładkie, więc kwestia właśnie tylko wyciągnięcia ich na szczotkę i spójrzcie. Gotowe. Lecimy, moi kochani, dzisiaj do babci na magazyn. Robimy wszystko to, czego wczoraj nie zrobiliśmy. Finalnie. Wczoraj finalnie spędziliśmy czas razem z moją przyjaciółką Olą. Kąpałyśmy razem z Olą Edzia. W ogóle super sobie spędziłyśmy czas. I wszystkie plany z wczoraj przeniosłam na dzisiaj. Także za chwileczkę jedziemy do mojej babci. A potem też przyjdzie do nas Asia. No i tak spędzamy piątkowy dzień. Oj, jeszcze słuchajcie, a propos włosów, powiem wam, że ja również zauważyłam naprawdę dużą, dużą różnicę w kondycji od momentu, kiedy przestałam używać prostownicy. Mimo tego, że używałam na niskich temperaturach, zawsze używałam termoochrony i tak dalej, to naprawdę prostownica włosy bardzo niszczy. Teraz, odkąd nie używam, one są w 100 razy lepszej kondycji. Chociaż u mnie myślę, że wiele czynników na to wpłynęło, nie tylko ten, ale na pewno zauważyłam różnicę właśnie po tym, jak prostownicę odstawiłam. Moi kochani, już się witam kolejnego dnia. Strasznie zakręcony te kilka dni u nas było, dlatego taki vlog podzielony. Ale wczoraj nam się udało pojechać i do prababci. W ogóle, słuchajcie, wczoraj były imieniny Edwarda. Byliśmy u prababci, byliśmy na magazynie, a potem przyjechała Asia, a ja zajęłam się segregowaniem i robieniem już zdjęć moich rzeczy na Vinted, ponieważ niedługo będzie wyprzedaż. Trochę po przeprowadzce poznajdowałam rzeczy, trochę też zmieniam po prostu sobie garderobę, także sporo swetrów, kurtek, naprawdę dużo rzeczy w sumie mi się udało wybrać, dużo też jeansów, jeszcze jakieś takie letnie rzeczy, ale teraz jest dobra okazja, żeby kupować letnie rzeczy, bo zawsze jest taniej. Ja zawsze tak robię, że kupuję sobie jakieś, jak mam jakieś takie upolowane albo na oku fajne letnie rzeczy, to lubię sobie właśnie kupić zimą. No ale do czego zmierzam? Mój nick na Vinted to jest chyba Ewa podkreśnik Pachulska, ale ja tam jestem teraz na wakacjach, na Vinted na wakacjach. I dopiero upublicznię profil, jak wszystko dodam. Kiedy to będzie, nie wiem i nie chcę obiecywać, bo no robię to po prostu gdzieś tam w międzyczasie, a tego międzyczasu mam bardzo mało. A jest to jednak czasochłonne. Wczoraj zrobiłam może 1/3, a robiłam to 2 godziny. Także zobaczymy, postaram się to zrobić jak najszybciej, bo chciałabym też już się tych rzeczy pozbyć po prostu, bo zajmują mi bardzo dużo miejsca teraz w pokoju. Także postaram się to zrobić szybko, ale wiecie, nie chcę tutaj mówić, że dzisiaj, jutro i tak dalej, zobaczymy. Ci przyjeżdża do nas babcia Halinka, będziemy z Jurim ogarniać garaż, także może uda się jeszcze jakimś cudem dzisiaj te zdjęcia porobić i wrzucić. No zobaczymy. Niemniej jednak bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Nazwałam ten film Morning Routine, chociaż to jest vlog z 3 dni, no ale pokazałam Wam moje Morning Routine, także stwierdziłam, że dam już taki tytuł. U mnie, kurde, ciężko ostatnio, żeby te vlogi były tak, wiecie, z jednego dnia, ale chyba już się do tego przyzwyczailiście po prostu i są takie zlepki, ale przynajmniej macie fajny update i wiecie, co się u mnie dzieje. Buziaki kochani, miłego weekendu Wam życzę.